Pożar wybuchł w środę około godziny 20:50 na terenie jednej z firm produkcyjnych w Polkowicach. Palił się magazyn, w którym składowano rozpuszczalniki i substancje rozcieńczające. Zapaliła się substancja ksantogenian sodowy, substancja używana do flotacji, przy flotacji rud miedzi. Spaliło się jej około 6 ton. Akcja była długa i trudna. Ksantogenian to związki różnych alkoholi. Trudno było więc ugasić ogień. Strażacy zdecydowali o zabezpieczeniu i kontrolowaniu wypalania tych substancji. Przyczyną pożaru najprawdopodobniej był samozapłon, aczkolwiek będzie to ustalał zarząd firmy oraz najprawdopodobniej policja. W akcji gaśniczej brało udział 8 jednostek straży pożarnej. Osób poszkodowanych na szczęście nie było. Niestety w wyniku bardzo wysokiej temperatury zawalił się dach magazynu, w którym doszło do wybuchu ognia. Obecnie trwa liczenie strat.